Dobra, to dzwonimy do ministerstwa. W takim razie. Reference dial the number. Ale czemu dial? Dajmy to. Co byś chciał wiedzieć? Rating reports. Click internet data. Ok. Czy something else? Repairing broken things. Repairing apartment moving tenants. Documenting characteristic writing reports. O właśnie. Can the work desk and then choose the log option. Ale nie, mamy zadzwonić do ministerstwa. Kurczę. And conversation. Miałem zadzwonić do ministerstwa. Tak mam powiedziane. Dial the number. Report the task ministry. O właśnie. Ministry of order. Ok. Gratulacje. Twoje pierwsze zadanie się udało. Oto nagroda. Ok. 500 dolców i 50 reputacji. According to our sources, Jacob Maniszek is violating state directives. Okej, okay, czyli go przechwycili i uznali winnym, tak? Nie przechwycili go, dobra. Spying on him using the surveillance cameras when the camera detects a tenant doing something illegal. The action icon changes color. Click on the icon at the evidence dossier. Okay, and this is the evidence you gather to your report. Okay. Będziemy musieli go obserwować. Rosa Maria. Maria płacze. Nie, nie moja, ten, tu jest moja rodzina. Co mnie to interesuje, że ona płacze. We'll play with me, not now Marta. Task about the house. Learn about what happened. Na razie nie będziemy się zastanawiać. Okej, to rozumiem, mogę spać tutaj, tak? Czy coś mogę... Nie, mogę to przeszukać, czyli własną rodzinę mogę przeszukiwać. Wallet. Nie ma nic na szczęście tutaj, dobrze. Garrett, więc report Jacob Maniszek. Ale ten Jacob Maniszek w ogóle nie wraca tutaj, ale popatrzcie, tutaj mam coś. Jakąś... Tu jest Jacob, dobra, to on tam pójdzie. Patrzcie, że tutaj mamy jakiś list chyba dostaliśmy. Daily News, the son of the Minister of Trade Union, pump him full of drugs. Okej, czy jakiś tam synek jakiegoś ministra znaleziono, tak, naćpanego i nieprzytomnego. Jest teraz na rehabilitacji w szpitalu. Tak, no i tam ministerstwo ostrzega, nie, żeby się nie bawić w narkotyki, bo narkotyki są złe. Pamiętajcie, wasze dziecko może być następne. No właśnie, dobra. Tutaj Jacob poszedł, tylko że teraz tak. Czekaj, bo tu mi coś przyszło. Directive, the production of drugs is prohibited. The all apple must be destroyed. It's illegal to store or consume them. Nie można jabłek serio? Mieć, no. Ale jaja, nie? Dlaczego? Nie mam pojęcia. A myślę, że można by kupić w takim razie te Reaper kity, po prostu wiesz, na wypadek jakby coś się gdzieś faktycznie zepsuło. No i nie wiem, no tutaj nic nie widać w tym momencie, tak naprawdę na tej kamerze. Nowa dyrektywa następna. Singing in front of the Ministry of... Co? Singing in front of the Ministry of Order is prohibited. Nie można śpiewać naprzeciwko ministerstwa. Może What? To Rosja, dobrze Saskia zrobiła. Tak, chyba tak. Gdzie są śpiący, czekajcie. Co tu się ten, o co chodzi? Tam ktoś już śpi. Czy się ze mną pobawisz? Nie teraz, Marta, but what happened? Co się stało, kochanie? Ten facet mnie popchnął. He was walking down the stairs and he... Nie patrz, nie już, kochanie. Co za facet? Ten z apartamentu numer 2. Policzę się z nim. Marta powiedział, że dzieci są gorsze niż robale. Okej. Okay. O, biedna. Idź mu w pierdziel. Dobrze. Chciałbym. Pójdę do góry. Zobaczymy, co on tutaj robi przez, wiecie, przez drzwi. Śpi. No dobra. Podglądajmy innych w takim razie lokatorów. Też widzę, śpią. Ciężko te drzwi kliknąć czasem. Tak?
No bo tu jest mały ten. Ty ktoś jest? Ona by chciała spać, ale nie może. Albo jej nie pozwala ktoś, bo jest łóżko zajęte. Nie wiem. No dobra, no w sumie to nie mam nic specjalnego do roboty. Czekaj, jest tutaj w kwiatku. Nic. No dobra. O, nie śpi kola. Głupek. Iść mu w pierdziel. Da się zapisać grę? Czekaj, będzie dzwonił teraz. Co? Nie, przypuszczam, że tu nie masz jakiegoś takiego jak zapis, wiesz? Pójdzie do gułagu za popychanie dzieci, dokładnie tak. On coś tu kombinuje. Przecież on ma taką, wiesz, chustę jakby na twarzy. No. Gdzieś dzwoni. Rozmawia o narkotykach. Narkotykach, będzie się spotykał z ludźmi podejrzanymi. I jest chyba zły. Albo coś. Albo nie ma prądu. Nie ma prądu. Idzie zażyć narkotyki. Tak. Zobaczymy zaraz. Jest, zażywa narkotyki. Gather evidence. Aha, mamy tylko evidence, nie, czyli musimy zaraportować go. Jak teraz mam teraz? Aha, po prostu trzeba to kliknąć. Evidence collect. Okej, okay, making drugs, dobra. Back. Robi narkotyki. Dobra, czyli... Haha, tak, i musimy jeszcze to zabrać. A nie, to już wystarczy, że mamy dowód. Report Jacob. Dobra, czyli wystarczy, że zrobiliśmy tyle. I musisz to co, zadzwonić wtedy? Właśnie nie wiem, jak się robi ten raport. Może się dzwonić, zobaczymy. To begin writing a report, click on the desk and then choose icon. Dobra, piszemy raport. Dobra, profile tenant, blackmail letter, profile tenant. Co to możemy... Aha. Jacob, living in apartment numer 2. Status occupation. Aha, i możemy o nim, wiecie, wypisać jakieś tam... ale nieważne, będziemy pisać raport. Tak, pan... pan o nazwisku Jacob Maniszek. W apartamencie numer 2 mieszka, na tej ulicy, dobra. Multi directive numer... Aha, musimy teraz zobaczyć, którą dyrektywę. Czyli tu są dyrektywy. Czyli te, making drugs. Tak. Dyrektywa numer 6040. Evidence found in the apartment... Aha, from... 2 września. No tak, bo to teraz, nie? Evidence found in the apartment. Czekajcie, gdzie mamy te evidence. Jack collected materials here. New workplace. Ale gdzie mam te? Przecież ja tutaj nie mam dostępu do... Jak mam tutaj coś przeciągnąć, jak ja tutaj nic nie mam? W sensie... Nie, może musisz do niego pójść, zabrać mu te narkotyki, czy co? Nie wiem. Nie, ale mi chodzi o to, że... Nie, no ja menu, wiesz, itemy mi się nie wyświetlają, nie? Aha, muszę znaleźć to, co było w tym. No czekaj, ale on tutaj jest. On wychodzi stąd, tak, wychodzi. To chyba muszę tutaj jednak pójść po to. No ale sobie zaczekamy tutaj. To chyba muszę to zebrać, bo coś tam mam zebrane, ale jakby, wiesz, nie mam skąd tego wziąć, nie? W sensie to menu mi się nie wyświetla przecież. Tylko mi się wyświetlają te cztery, ale to już nie. Pojechał? To nie, chyba on. Nie wyszedł. Czekaj, a zapukajmy do niego i mu ten. Opierdolimy go o to, że popchnął moją tą córkę. Mhm. No jednak jest w środku, cholera. Jest. Jacob, what do you want? Get acquainted. Who are you? Kim jesteś? Pozwól mi się przedstawić, mam na imię Karl, zarządzam budynkiem. Did I win the competition called Who Gives a Damn About the New Manager? Tak, kogo obchodzi nowy manager? Kliknij na osobę w liście mieszkańców. Nie wiem. Mhm, to może. Talk seriously. O właśnie. Nie zbliżaj się do mojej rodziny. Co mi zrobisz? Myślę, że jesteś najważniejszą osobą tylko dlatego, że wysłano się do tego miejsca. Idź na lunch. Idź na lunch, świnio. No dobra, ponapierdzielam na niego. Okej, okay, czyli po prostu tego gościa trzeba kliknąć, tak? W tym raporcie. Dobra. Niech będzie. Czyli jeszcze raz. Piszemy raport na Maniszka z apartamentu numer 2. Dyrektywa ta na ten dzień. Nie, drag collected materials. Na niego. A, okej. Okay. Move the evidence. Collect. I teraz, no.
Okej, dobra. Faktycznie. I teraz możemy wysłać raport. I raport wysłano. Co tak słychać? A, dziewczynka. Ona się bawi piłką. Jakob Maniszek. Teraz pali. A chyba palenie nie jest nielegalne. Jeszcze. No. Nie było nic takiego. Jabłka są nielegalne, materiały takie. Policja. Oh yeah. Przyszli, przejali, nice. Polskie okno mają. Musisz tutaj. Musisz z nimi pogadać z tym policjantem może? Może. Talk seriously. Tam też my family. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Jest, jest dobra, jest gość. Dobra bardzo. Jeb go! Płaczę! Bardzo dobrze mu tak. Jezus Maria. No, wpierdzielił mu. Patrz, że mają okno. Nie, tu jest jakaś osoba, myślałem, że okno mają wybite. O. Niezłe. No, no zabierają to jeszcze go. Przed pójściem do więzienia. Jeszcze wiesz, jeszcze go okrzyczałeś. No, dokładnie. No i bardzo dobrze. Report Jacob Maniszek, ale już to zrobiłem, zaraportowałem. Chyba, że to jeszcze nie ten. Się jeszcze nie skończyło właśnie, że oni, wiesz, go tutaj chwycili. Dobra, i jest. Find tenant, repair apartment. Okej, okay, dobra. Not a big dealer. No bo teraz jakby jest, widzisz, do naprawy. Okej. Okay. I mamy znaleźć tam lokatora nowego, tak? Nowa dyrektywa wyszła jakaś. It's legal to read or own a book by Paul Williams. Okay. Dlaczego? Nie wiem, on zakazali tego autora, nie? Mówię, to musi być Rosja. Tak, tak. Albo Polska za 2 lata. Please. The mystery of truth and this rising interest of philosophy books. Aha, to jest o tym gościu, nie? Czyli, że tam książki te filozoficzne. Dobra. Jak mam to naprawić? A, za 500 mogę to naprawić i wtedy poszukać. No dobra, to dajmy sobie. Win. Okej, okay, kogo my tu mamy? Doktor, 47 lat, Aloysius Szpak. FMS Cardiologist Legion Long Term Rental Grant to Middle Tenant. A tu Jones Popanedo, 43-letni Cole Barge Boson. Cole to jest węgiel, czy on coś z węglem robi? W sensie, że przeładowuje węgiel. Chce na parę tygodni. A ten chce na długo. On może mieć jakieś, kurcze, wiesz, księgi zakazane. Dajmy tego lekarza w takim razie, tego Szpaka. Może dobra. Będzie grzeczny. Może być grzeczny jednak. Okej, okay, no i tyle. I zadzwonić do ministerstwa. Co? Kolejna dyrektywa. Nie można mieć obcych walut. W sensie z obcego tego. Waluty z obcego kraju. Dobra, przyjechał ten cały Szpak. Kurczę, co to za rzeczywistość? Masakra, nie? Dobra, dzwonimy do ministerstwa, bo to jest nasze następne. Mamy już pełno pieniędzy, możemy, wiesz, resztę też wyremontować. Zadzwonimy najpierw. Report task. Ministerstwo, tak, udało ci się, kolejne zadanie, twoja nagroda. O, jeszcze dostałem, popatrz jak ładnie. Pamiętaj, że jeżeli pominiesz telefon z ministerstwa, to dostanę, you'll be fine, czyli dostaniesz, wiesz, mandat, nie? Even if you are dying, do you understand? Nawet jak umieramy, to musimy odebrać cholerny telefon, tak? Rozumiem. Document is find what other people think about him. Document his characteristics after get to work. Okej, czyli co? Call the ministry, dobra. A, patrz, mamy teraz tu i tutaj jakieś drugie zadanie. Mamy teraz 2 zadania. I nam czas mija. Trust and care. Talk with musisz the wife, daughter, son. Rodziną, tak. Ogólnie, tak. Dobra, a drugie. What which is hidden will be revealed. Talk with Schwimmer's wife, Mark Ranek, Rosa Ranek. O Klausie Schwimmerze. Dobra, to czekaj. To najpierw oni chyba śpią? Nie śpią. Anna Stein, to jest nasza żona. Chyba jest coś przeciwko tobie? Porozmawiajmy. No, pewnie jest wkurzona, że wiesz, nie ma mnie, bo pracuje. Mhm. Może się ruszy? Czemu się nie rusza? Czy oni gadają sami? O, jest, dobra. Wykrzyknij na niej. What? Co, Karl? Oh, shit! Mhm. A przynajmniej nie rozbiłem tej... Przynajmniej nie rozbiłem szklanki, a już było tak, dobra. Oj, Maciej. Przyniesiesz coś? Tak. Dziękuję. Okej, okay, porozmawiajmy o pracy.
I saw policemen a handcuffed person right by me. To mnie przeraziło. Aha, czyli no widziałem jak policja prowadziła człowieka zamkniętego w kajdany tuż obok mnie, to mnie przeraziło. Kto to był? Aha, to poprzedni menadżer tego budynku. Nie potrafił wypełnić swoich obowiązków. To jakiś koszmar. Karl, czy to samo nie może stać się tobie? Nie martw się, kochanie, będę dobrym menadżerem. Domestic problems. Porozmawiamy o domowych sprawach. Potrzebuję twojej pracy. Pomocy, kochanie. Nie mogę znaleźć wystarczająco dużej saucepan? Co to jest, kurde? No bo pan to jest... to jest patelnia. A sos to jest sos. No nie wiem, może jakieś patelni albo jakiegoś tam garka nie może wystarczającego dużego znaleźć. I jeszcze wy nook and cranny and I have no idea where it is. Maybe some stole, someone stole it, should we call the police? Zadzwonić po policję, bo ktoś ukradł starą patelnię. Nie, ten. Nawet o tym nie myśl. Musieliśmy to zostawić w naszym starym domu. Jeśli tak mówisz, czy możesz zapytać innych mieszkańców o tą patelnię? Myślę, że nie oleją nowego menedżera. I'll make a kompot for Marta and bring it back. Zrobię kompot dla Marty. Tylko w krajach wschodnich, tylko tutaj się, tylko w krajach słoweńskich pije się kompot. To jest Rosja. Dobra, zapytam o tą patelnię. Dobra, mówi, no to z nią porozmawialiśmy. Mówi, że to może jest rondel. To ma sens. Bo rondel? No okej, okay, dobra, czyli to porozmawialiśmy. Anna wants to borrow a pot from a neighbor. To jest Anna. Nie, aha, Anna, dobra, spoko. Czekaj, bo tutaj ktoś wszedł. To jest Roza. A mamy porozmawiać o tym. Czemu to się. Aha, mam o żonie Schwimera. A to jest ranek. To jest szpak. No i my z tą pogadajmy. Dobry wieczór, tak, get acquainted. Dzień dobry panienko, przedstawię się, mam na imię Karl, Roza Ranek, świetnie, dobra. Spotamy ją o, tak, o ten rondel, czy co to tam jest. Czy masz duży rondel? Powiedzmy, że to jest rondel, ok? Czy masz duży rondel? Moja żona zostawiła swój w starym domu, a nasza córka chciałaby kompotu. Nie, kochany, mój mąż i ja żyjemy tutaj sami od kilku lat. Nie potrzebujemy niczego dużego. Tak, nie potrzebujemy niczego dużego. I took everything to second hand shop a long time ago. Aha, czyli do second handu sprzedała wszystko. Okej, okay, zapytajmy w takim razie o Klausa Schwimera. Czy zapytać o Klausa Schwimera, czy ci przeszkadzał w jakiś person? He's a person of worth, czyli że jest taki, no, taką godną zaufania osobą. Pomógł mi zdobyć fajną, miłą butelkę, to jest taki, wiesz, nice bottle, nie? No. Czyli tam przy alkoholach się tak mówi. No. Xeres, nie wiem, pojęcia, co to jest Xeres. He's an expert in wine, unlikely my grandpa. Możemy to kliknąć. Jest ekspertem wina. Bardzo dobrze, to już się dowiedzieliśmy. Nasz syn coś chciał i nasza córka też. Dawaj szybciej. Cześć tato. Czy coś potrzebujesz? Mam problem tato. Jaki? Klasa ekonomiczna, którą zacząłem. You're given a list of books to... Aha, dostaliśmy listę książek do przeczytania. Potrzebuję tych książek do szkoły. Zatrzymałem się w sklepie, ale nie mieli tych książek. Słyszałem, że... I heard I could get used once at the market, but they cost a fortune. Aha, słyszałem, że mogę dostać jakieś używane w sklepie, czy tam na ryneczku, powiedzmy. Ale kosztują fortunę. Czy możesz zapytać któregoś z swoich przyjaciół, czy nie ma takiej książki? Pogadaj z mądrymi ludźmi. Okej, okay, spoko. No, to zakończmy czyli konwersację. Z tym lekarzem może. Możemy. Albo z tym Markiem Rankiem. Co sobie tam robi właśnie. Aha. Co chcesz od archiwisty? Dobra. My self name is Carol, manager of the buildings, bla bla bla. Postaram się lepiej. Postaraj się bardziej.
Potrzebujesz tego bardziej niż ja? Potrzebujesz tego bardziej niż ja, okej. Okay. Zapytamy o ten rondel, ale on powie, że... jest mały. My wife usually cooks soup, but to be honest, her saucepan is rather small. Okej, okay. To nie. Zapytamy o Klausa Schwimmera. Co chcesz wiedzieć? To... give a vogue reply, tell the truth about the order. Give a vogue reply. Okej, okay, no to, że... I don't know anything you don't know. Aha, nie wiem nic, o czym ty byś nie miał pojęcia. Moreover, is a terrible thing. Tak, że ciekawy jest strasznym grzechem. I had a coworker who was always poking his nose into other people's business and documents. Aha, miałem pracownika, który non-stop wciskał nos w nie swoje sprawy i w nie swoje dokumenty. Co się z nim stało? Wysłali go do więzienia. You have learned more than you have to. Okej, okay, nauczyłeś się więcej niż powiedziałeś. Żegnaj, młodzieńcze. No dobra. Nie pytałeś o książki chyba. A, no bo mnie pożegnał, nie? Co chcesz? Books. Books for Patrick. Panie Maria, chciałbym się zapytać wyedukowanej osoby, czy znajdę jakieś książki odnośnie ekonomii. Tak dalej. Mojemu synowi listę książek, bla bla bla, nie może ich znaleźć. The library is an option, but there's always a line. Aha, czyli no, biblioteka to jest jakaś opcja, ale tam zawsze są kolejki. Co złego jest w bibliotece? Tam jest cicho, miłe miejsce dla młodych, żeby tam spędzać tam czas. Czy nie możesz spędzić czegoś, swoich pieniędzy na coś bardziej użytecznego niż książki? I doubt my son appreciates your advice. Okej, okay. Że dzięki, ale myślę, że mój syn nie doceni twojej rady. Okej. Okay. No, dzięki, ale jesteś pomocny, nie ma co. Tak. Dobra, end conversation. A tu mamy kogo? Tak, tak. To jest ten szpak cały. Aloysius. Hello. Witamy. Meet. Tak, no to przedstawiamy się. I've never... Okej, okay, on coś tam... I heard, weź, że... Tak, tak, oczywiście słyszałem o panu. Please don't praise me doing my duty. Aha, bo on jest lekarzem, nie? Słynnym lekarzem. Tylko robię swoje obowiązki. To świetnie. Let me know anything. Czy potrzebujesz czegokolwiek? Jakiekolwiek mógłbym mieć problemy. Nic. Jestem bardzo zajęty. Meet, what is going on? Conversation. Może o Schwimmerze, ale to w sumie mi to nic nie da. A książę, o książki nie mogę już zapytać. Tu jest jakiś... Kechler. No i ten Kechler. Nie mam pojęcia, kto to jest. On tu nie mieszka. Czekaj, 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 bo tak, basement. To o tego mamy się pytać, nie? Klaus Schwimmer jest ekspertem od wina. A tu jest co? Boże święty, ile tutaj rzeczy jest do zrobienia, masakra. No, mamy 41 godzin, znaczy w sumie dużo wiecie. A, tu możemy coś kupić. Co dzisiaj sprzedajesz? Zobacz sobie. A, patrzcie. Czekolada. Czy to jest czekolada? Książka jest opis... Okej, whisky. Krawat. Niebieski krawat. Książki. Economic, ale patrz ile one używa kosztują. Wow. Kupisz synowi? To tyle? Już ja stracę całe pieniądze. Co ja mam zrobić? No, to nie będzie miał książek. A co to jest Great Life Leader? A book about the inspiring life of Great Leader. Jakaś nowela, aspiryna, Perfect Cool Weather, Secure Driver, Green Tie. Raczej chyba nic. Klaus Schwimmer do zaranek, tu jest ten, a... To jest pani Schwimmer chyba. Tak, Maria Schwimmer. Pogadajmy o jej mężu. Będziemy mieli za wtedy i przynajmniej jeden ten task wykonany. Get acquainted, tak. Spotykamy się po raz pierwszy, fajnie. Zapytamy o patelkę ją najpierw. Czy możesz mi wyświadczyć... Tak, to masz kabel. Wyświadczyć przysługę. Chciałem zapytać właśnie o tą, ten rondel, patelkę, nieważne. Może by niech będzie rondel, tak, tak. Zapomniała swojego. Mam taki rondel. Proszę bardzo. Jej, dostaliśmy. No to dziękuję bardzo, dziękuję, na pewno pani zwrócimy. Nie ma potrzeby, mój mąż i ja żyjemy sami. We don't touch this. Aha, nie, nawet tego nie potrzebują, no to dobra. Please accept this as my housewarming gift. Aha, czyli taki, wiecie, dostaliśmy od niej prezent na dobry początek, na nowe mieszkanie, o właśnie.
Okej, to mogę jej dać chyba. Co tam, Karl? Mamy tutaj już nową tom. Nowy rondel, proszę bardzo. It looks like water because we don't have near sugar, not apples. Aha, ale kurde, z jabłek one chcę sobie wziąć. Jabłka są zakazane. Oh. It's not my fault that we couldn't get a previous card for sugar. Kartki. Tu są kartki na żarcie. Nic się nie martw, kochanie, zdobędziemy jakoś cukier. Okej. Okay. Fine books, economics for Patrick. Fine books, dobra. Ta nasza córeczka jeszcze coś tam. Ale nie, czekajcie, zagadajmy najpierw z tą babką, przecież nie, w końcu nie skończyłem z nią gadać na temat męża. Dzień dobry, zapytajmy o męża. Czym zajmuje się twój mąż? Wygląda na rozeźlonego. Nie czuję się dobrze. Pokażę ten reel of film. Co? He received a parcel containing a reel of film. Co to kurwa znaczy? Że otrzymał coś, co zawiera rolkę filmu. Klaus like taking photos, this will cheer him up. Okej, okay, on robi zdjęcia. Okej, okay, i tyle. Pogadane. Okej, okay, zobaczmy w takim razie tutaj. I must profile Klaus Schwimmer. Okej, okay, czy musimy zrobić jego profil? Jeszcze musimy pogadać ze swoją córką i znaleźć te książki cholerne. Porozmawiamy z córeczką. Jakiś wykrzyknik jest na... No tak, no to jest, że niby ten. Niby, że ten. Czy się poze mną pobawisz? Nie teraz, Marta. Zapytaj o dom. Jak ci się podoba nowy dom? Bardzo, bardzo fajny, jest duży. A tobie? Ja też go lubię. Mamy nawet trzy pokoje. Mieliśmy zawsze tylko jeden. No jest tutaj telewizja. Will they take our TV? Czy zabiorą nam telewizor? Nie, kochanie, nikt go nie zabierze. Patryk mówi, że czasem nawet pokazują jakieś kreskówki. Zagubiona zabatka. Co się stało, kochanie? Coś złego stało się tatusiu. Straciłam Nairę. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Kim jest Naira? To moja lalka, moja ulubiona lalka, tatusiu. Czy możesz mi ją pomóc znaleźć? Przestraszyłaś mnie, Marta. Gdzie ostatnio się nim bawiłaś? W domu. Naira jest za mała, żeby wychodzić na zewnątrz. O. Znajdź ją, proszę, tatusiu. Słodka. Safria. Kurwa, szafa się nazywa Safia w Ikei. Czy ktoś tak przerobił? No nie, dobra. No, ktoś to przerobił. Pewnie tak. Okej, okay, znajdź zagubioną lalkę. Dobra, teraz sporządzimy ten profil w końcu. Sporządzimy profil. Okej, okay, pan Klaus Schwimmer z apartamentu numer... Też tu mogę zobaczyć. Jeszcze raz, Klaus Schwimmer z apartamentu numer 1. Mail, material status, lives alone with Marta Schwimmer, tak, occupation. Żebym ja to wiedział, kim on jest. Tobacco salesman, okej. Okay. Tobacco salesman, personal information. I teraz musimy go tutaj kliknąć. I możemy to przeciągnąć tu i to tu. No i wyślij. Okej. Okay. Profile receipt. Aha, no i dostaliśmy tutaj znowu kasę. No i tyle. Call the ministry and report the completion of task. Okej, okay, to możemy tutaj poinformować, że jest wszystko wykonane. Natomiast ten gość już poszedł, nie? Szpak, Schwimmer. Czekaj, a może jego zapytamy o książki? W sumie tylko go sprofilowaliśmy, nic więcej, nie? No tak. Możemy go spytać o te książki, albo nie wiem, o lalkę. Witam, tak, przedstawiamy się mu, już nie będziemy gadać o tym. Zapytajmy o książki. Jesteś wyedukowaną osobą, Klaus. Czy możemy znaleźć, gdzie mogę znaleźć książki o ekonomii? Tak, tak, z tym synem, okej. Okay. The issue with the library is well known to me, tak, czyli też nie lubi stać w kolejce do biblioteki. It's not just the line, the library workers also have to like you, otherwise they'll send you away without any explanation. Aha, czy jeżeli cię bibliotekarz nie lubi, to każe ci wypieprzać bez żadnego konkretnego powodu. Ale mogę ci pomóc. Mam książki z czasów, kiedy pracowałem
dla biura, biura rozliczeń, Counting Bureau. Będę szczęśliwy, że jeśli będę mógł pomóc swojemu synowi. Evan should pursue higher education. Okej. Okay. No i dostaliśmy książki dla Klausa. Świetnie. Bardzo mi miło. Dziękuję. Dziękuję. To nie tylko dla mojego syna, ale dla mojego portfela również. Okej. Okay. About the apartment. Czy ten dom należy do ciebie? Tak, to prawda. Jest to... Czy ten dom należał do ciebie? Tak, to prawda, kiedyś należał do mojej rodziny. Converting to residence hall. Aha. Chciałem go oddać jako dom, taki wiesz, chyba dom dla uzdolnionych dzieci, tak? Czyli to by był jakiś taki dom. Jezu, ciśnie mi się dom publiczny na usta, ale to nie o to chodzi. Takie centrum młodzieżowe, o, bardziej dla uzdolnionych, ale niestety został przeznaczony właśnie jako Resident Hall instead. This isn't so bad, you haven't seen the living quarters on level D. To nie tak źle, nie widziałem... Nie widziałeś. Nie widziałeś... Aha, że nie widziałeś kwater mieszkalnych na levelu D. No tak. At least we are free. No właśnie. One can play chess at library. This is expensive. Okej, okay, dostaliśmy wiadomość kolejną o tym, że on tam lubi szachy. Co? Czekaj, jak to...